Polski FL Chicago 92 i oraz 99 i 9 FM Zgłasza się nam Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej, a to oznacza, że posłuchamy felitonu Obudź się Polsko, obudź się Polonia. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnego Radia FM i AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Buci Polsko, „Bucci Polonio“. Serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. Pozdrawiam odległe kontynenty Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę. Pozdrawiam słuchaczy w Rzeczpospolitej. Polskiej i całej Europie. W najnowszym felietonie opublikowanym na YouTube 74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego czego nas Polaków nauczyło powstanie czy nauczyło w pytaniu dzisiejsze spotkanie antenowe poświęcę wydarzeniom w Warszawie na okoliczność powstania warszawskiego. Szanowni Państwo, były zakazane piosenki, a dzisiaj są zakazane marsze. Przypominam, że to Polska, że to podobno Polacy żyją w wolnej i niepodległej Polsce. Zapoznam Was z wydarzeniami, które miały miejsce w Warszawie. A ponadto, opublikowany wcześniej Felieton jest na YouTube Polacy Polska i Polskość zanika na Waszych oczach, nabiera większego znaczenia. Bardziej teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Zapraszam. Oficjalny komunikat głosi, że przedstawiciel Urzędu Miasta, dysponujący pełnomocnictwami prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, zdecydował o rozwiązaniu marszu środowisk narodowych. Taką informację skierował do prasy rzecznik z, z komendy stołecznej policji. W uzasadnieniu tej decyzji według stołecznych urzędników cytuję uczestnicy mieli flagi i koszulki z symboliką nawiązującą do organizacji propagujących ustrój totalitarny. Przypominam, że mimo to narodowcy postanowili kontynuować marsz Chodnikiem. Na nowym świecie marsz próbowała zablokować grupa tzw. obywateli RP. Antypolska grupa, mówiąca po polsku i mająca wyświechtane hasła walki o swoją Polskę, według relacji naocznych świadków, doszło do przepychanek. Mimo to narodowcy dotarli na plac zamkowy. Proszę się chwilę zastanowić, czy to z nieznanego powodu, coraz to nowi, w cudzysłów ujmę, wielcy, jedynie słuszni próbują rozgrywać swoją partię politycznej gry i tylko powstaniem warszawskim i nie tylko szargając dobre imię powstańców i wbrew woli jeszcze żyjących nie będą wracał do przeszłości, bo nie jest to tematem mojego antenowego spotkania, a poza tym może stworzyć niepotrzebne czy niepotrzebną wielowątkowość tematyczną. Każdy z Was, szanowni słuchacze, śledząc wydarzenia w Polsce, wie o czym mówię. Natomiast dzisiaj zastanówmy się nad propagandą, która w coraz to bardziej brutalny sposób nam towarzyszy. Tak jak wspomniałem wcześniej, Tegoroczne wydarzenia związane z uroczystościami upamiętniającymi bohaterstwo walczących zdominowała decyzja warszawskiego ratusza zakazująca marszu, albo raczej bardziej wytwornie zmiany decyzji i odwołaniu marszu. Wielu obrzuca epitetami tych, którzy marsz odwołali. Ja natomiast zadam wszystkim pytanie: kto tak naprawdę sprawuje władzę w Polsce? W tym momencie odwołam się do nie tak odległej przeszłości z Marszu Niepodległości 2017. Pełny felieton jest na YouTube. Zapraszam. Proszę zwrócić uwagę, komu najbardziej nie podobał się Marsz Niepodległości? Zapewne są tacy, którzy zapomnieli o tym, co powiedział Gianni Daniels. A stwierdził on, że w pochodzie zobaczył elementy i hasła niewłaściwe. I trzeba to zlikwidować. Jednoznacznie, niedwoznacznie. Te same niewłaściwe i prowokujące hasła, które tym razem pojawiły się na Marszu Powstania Warszawskiego. Wtedy po Marszu Niepodległości 2017 zawiadomienie o przestępstwie propagowania rasizmu oraz dyskryminacji złożył w prokuraturze Jany Daniels, prezes fundacji From the Depth. Zakazane prowokacyjne hasja, hasła pojawiły się w czasie Marszu Niepodległości, tak jak wspomniałem, 2017. Cytuję fragment tego zawiadomienia do prokuratury. — Jako dumny Żyd polskiego pochodzenia, jestem oburzony i wstydzę się, że obywatele tego kraju mogą dokonywać tak haniebnych czynów. Oczekuję, że prokurator podejmie działanie przeciwko tym pojedynczym osobom, które złamały prawo, powiedział Daniels, czy cytowany w komunikacie Fundacji. Wszystkim Polakom dookoła świata i tym, którzy byli nieobecni w Warszawie, podpowiem, że wszystko wskazuje na to, że policja w Warszawie od samego początku była przygotowana na blokadę tego marszu. Tak jak wcześniej wspomniałem, na trasie przemarszu na nowy świat i tuż na zapleczu pierwszego kordonu policji, na ziemi, na drodze, porozsiadali się antypolscy i, przeciwni, antypolacy i przeciwnicy marszu, mówiąc wszem i wobec, że nie ruszą się. Co ciekawe, to policja na takie zachowanie nie reagowała. Postawa policji była naganna, bo zachowanie siedzących było nielegalne. Głównym winnym zaistnienia sytuacji była policja. To policja tolerowała tych blokujących marsz marszu powstaje pytanie na czyje polecenie i ponownie przypomnę za papem, czyli polską agencją prasową to co powiedział Johnny Daniels prezes fundacji From the Depth jako dumny Żyd polskiego pochodzenia jestem oburzony i wstydzę się że obywatele tego kraju mogą dokonywać tak haniebnych czynów oczekuje, że prokurator podejmie działania przeciwko tym pojedynczym osobom, które złamały prawo. Tak powiedział Daniels, cytowany i, e, w komunikacie Fundacji i przekazanym Agencji Prasowej. Zawiadomienie o przestępstwie, propagowania rasizmu oraz dyskryminacji w czasie Marszu Niepodległości zostało złożone w prokuraturze rejonowej Warszawa-Żoliborz. Kilka cytatów z komunikatu złożonego wtedy do prokuratury, gdzie przypomniano, że uczestnicy marszu trzymali transparenty wzywające do białej Europy czystej krwi pojawiły się także doniesienia o wykrzykiwaniu takich haseł jak Biała Siła, Żydzi Won z Polski i usunąć żydostwo z władzy. Podkreślono, że wykrzykiwane hasła oraz transparenty prezentowane w czasie marszu dotyczyły nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz rasowych, co określają artykuły kodeksu karnego i wyliczono numery artykułów prawnych. Oczywiście nikogo nie interesowało wtedy, kto takie hasła głosił, kim byli ci którzy takie kasła propagowali wyraźnie widać że chodzi o zabicie ducha narodowego a cel uświęca środki to co się stało w Warszawie 2018 czyli zakaz odwołanie marszu ku czci bohaterów powstania warszawskiego było do przewidzenia ale nie wszyscy albo niewielu skojarzyło i potraktowało poważnie oburzenia Jany Danielsa wtedy, mimo że ten powiedział w sposób jednoznaczny, że każda z tych łamiących prawo osób została sfilmowana przez media i monitoring miasta, nie ma więc żadnego usprawiedliwienia dla osób, które powinny ich ścigać ucha ukarać. Wiemy z przeszłości, że akty i słowa, o których mowa, łatwo mogą doprowadzić do przemocy, zamieszek i już wzbudziły niepokój wśród mniejszości narodowych w Polsce i wszystkich przyzwoitych, pokojowo nastawionych Polaków. Tak dodał Daniels. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, skoro tak, to proszę ujawnić tych przebierańców, którzy zamiast mózgu mają truciny czy co nieśli owe transparenty czy też wykrzykiwali wspomniane hasła może poznamy kim są jeśli rzeczywiście komuś na tym zależy normalny i mądry Polak nie będzie wykrzykiwał faszystowskich haseł i nosił na rękawie emblematów bo cel takiego marszu przecież był inny powstaje pytanie i wcale nie retoryczne czy to Gianni Daniels nakazał rozwiązanie Marszu 2018? To jest pytanie do Was, szanowni słuchacze. Szanowni Państwo, na przykładzie Marszu Powstania Warszawskiego widzimy niezbicie, czego należy się spodziewać na uroczystościach niepodległościowych 2018”. Już teraz widać że przeciwnicy marszów narodowych przygotowywują prowokację na 11 listopada 2018 czy prowokacja będzie nie wiemy dzisiaj ale należy się na to przygotować uważam że środowiska polskie prawdziwe polskie muszą się do tego przygotować należy się uczyć na błędach i wygrywać z prowokatorami czy fałszywymi prorokami nie dać się póki czas. Wielu internautów zadaje sobie pytanie: Jak to jest możliwe, że tyle pisano i mówiono o przekrętach realnościowo prywatyzujących w Warszawie? Jak to możliwe, że organa prawne wyraźnie wskazują, gdzie są winni zaistniałej sytuacji prywatyzacyjnej i co i dalej nic się nie stało? Powstaje inne pytanie. Czy przeciętny obywatel Rzeczpospolitej może sobie pozwolić na ignorowanie wezwań do prokuratury? Z pewnością nie dlaczego jedni muszą przestrzegać postanowień organów prawnych, a inni po prostu takie postanowienia lekceważą, ignorują. Nie pozwólcie innym, aby wam wmawiano kłamstwa i bzdury, placy. Proszę państwa, tak popularny dzisiaj zwrot językowy wojna hybrydowa, a tak naprawdę to 30 lat temu wypowiedziano Polsce wojnę hybrydową, mimo to większość Polaków tego nie zauważyła wtedy i dalej nie zauważa. Od czasu Okrągłego Stołu trwa hipnoza Polaków okłamywanych przez cynicznych polityków, którzy wbijają do młodych głów Polaków, że najświętszym obowiązkiem Polaków jest ginąć za interesy niepolskie, czyli wolność waszą, ale nie naszą. Oczywiście, że istnieje takie niebezpieczeństwo, ale tylko wtedy, jeśli Polacy pozostaną biernie bierni. I pogodzą się z antypolskim podbojem, i zgodzą się na status niewolniczej nacji służącej szowinistycznemu i ekspansjonistycznemu wrogowi Polski. Nie wierzcie w kłamstwa i obiecanki tych, którzy Polsce źle wróżą. Prawda jest tym, co dostaliśmy od rodziców, i jest naszym dziedzictwem, które oddamy następnemu pokoleniu. Mówiąc prawdę, je, mówić prawdę jest naszym obowiązkiem wobec samych siebie i wobec innych. To honor, to nasz honor, obowiązek, nasz obowiązek i nasz zapis dla przyszłych pokoleń to część naszego prawowitego dziedzic dziedzictwa. Szanowni Państwo, wielokrotnie kończąc. Moje antenowe spotkanie powtarzam. Myśleć należy, Szanowni Państwo, należy myśleć. I dodam, że przestać myśleć to gorzej niż przestać oddychać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonią. Dziękuję bardzo. To Zenon Golba z organizacji Polsko-Włoskiej w felietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonią.